Jako, że wróciłem do TB, to stwierdziłem, że będę nagrywał nowy format. Oczywiście nie będę grał na Real'u, ponieważ według mnie Reel jest giga nudny. Mam zamiar grać głównie na custom ocach, takich bardziej pod RPG. Ponieważ na tych ocach no, jest zawsze coś nowego, każdy OTS jest inny, więc głównie takie odsiki mnie interesują. I stwierdziłem, że skoro będę grał już na tych ocach. To przy okazji będę robił jakieś tam filmiki z oceną danego OTS-a, na którym gram. Być może przyda się to komuś, jak kto będzie, nie wiem, szukał jakiegoś OTS-a do gry i tak dalej, także zobaczymy. A będę oceniał OTS-y w czterech kategoriach i maksymalnie każdy OTS będzie miał 10 punktów do zdobycia. Pierwsza kategoria to, będzie, to będą e, różne systemy, takie bardziej RPGowe, zaimplementowane w, e, na OTS-ie. Czyli jakiś tam system ulepszania ekwipunku, jakieś dungeony i tak dalej, różne takie systemy. Tutaj będzie można zdobyć 3 punkty, to będzie max. Rzeczą, jaką będę oceniał, to będą oczywiście boty, podejście administracji do botów i tak dalej. Tutaj też będą 3 punkty do zdobycia. No i trzecią rzeczą to będzie Item Shop oraz Pay to win. Tutaj również 3 punkty będą do zdobycia. No i ostatnia rzecz, jaką będę oceniał, to będzie taki ogólny mój fan z gry, jak mi się grało na danym odsie i tak dalej. Tu będzie tylko jeden punkt do zdobycia, bo moim zdaniem to jest najmniej ważne, tak? Najważniejsze moim zdaniem to te trzy rzeczy na początku, czyli systemy zaimplementowane w gierce, boty podejście do botów i pay to win item shop. Jeżeli oczywiście macie jakieś pomysły, co można dodatkowo ocenić, dodać jakieś punkty, to może te punkty porozkładać, że pierwszych trzech będą po dwa, dodać jakieś dodatkowe i tak dalej, komentarze są wasze. A to... Pierwszy, pierwsza ocena to padnie z Black Talon Online, czyli z serwera, na którym aktualnie gram. Mogę tylko lekko zaspoilerować, że no nie będzie to raczej zbyt wysoka ocena. <grym> no, a oczywiście te serwerki będziemy testować na streamkach na Twitchu link w opisie, także zapraszam.